Radia Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry, dziś zaprosiłam pierwszego, pierwszego wicewojewodę Marka Mazura, Polskie Stronictwo Ludowe i Trzecia Droga. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Radio Słuchacza. Zacznijmy od tematu ważnego dla łódzkich gmin. Właśnie zakończył się nabór wniosków na modernizację i przebudowę dróg lokalnych. Jakie jest zainteresowanie? No, duże, zresztą nie ma się co dziwić, bo. Infrastruktura drogowa zawsze jest nie, niedoinwestowana, przecież wiemy o tym, że nawet jak budujemy autostrady, to rozdzierżamy lokalne drogi. To też na, na to trzeba zwrócić uwagę, więc samorządy dużo inwestują i są te potrzeby. I przecież ma również takie wsparcie Urząd Marszałkowski, ale my mamy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. To jest fundusz, który jest kierowany właśnie na budowę, przebudowę, modernizację dróg gminnych i powiatowych. I to już jest kolejna edycja. Ta kończy się, już się skończyła, ale jeszcze napływają wnioski, bo oczywiście pocztą napływają. I właśnie trzeba podkreślić, że jest duże zainteresowanie. Jeżeli mamy już około 250 wniosków, które wpłynęły do Urzędu Wojewódzkiego a wiemy, że mamy 177 gmin, 20, kilku, 20 kilka powiatów, to znaczy, że średnio jed, jeden wniosek na gminę, ponad jeden wniosek jest złożony. Bo oczywiście gminy mo, mogą złożyć dwa wnioski, bądź na dwie drogi, bądź dwa wnioski na dwa odcinki jednej drogi. Także jest duże, duże zainteresowanie. A wszyscy dostaną pieniądze, którzy złożyli wnioski? No to, to komisja i to trzeba ocenić pod względem oczywiście y, formalnym, merytorycznym, to nie, nie dobrze by było. Chodzi żeby, o to, czy wystarczy, dobrze, na tyle by było, dobrze by było, żeby wszyscy, y, żeby wszyscy otrzymali. Natomiast, natomiast no, to, to się okaże po, po, po weryfikacji wniosków, tak powiedziałem, no, po, po ocenie formalnej i merytorycznej. Na pewno większość samorządów nie pierwszy raz aplikuje o takie środki, więc tu nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa, że że dużo może odpaść, ale pewnie ktoś tam jakiś błąd może i popełni. Nie wiemy. Jest to duża kwota, bo jest ponad 86 milionów złotych, więc, więc spokojnie każdy tam jakiś wniosek, który złożył pewnie, pewnie może liczyć, że będzie pozytywnie po, Panie wojewodo, czy to jest ten sam konkurs, którego <laughs> zasady i przyznawane środki nie tak dawno trafiły do prokuratury? Mówię o pana poprzednikach. No to jest nie ten sam konkurs, ten sam program, ale sam konkurs program. jest inny, ten sam program. Tak, w, po, po, w poprzednim konkursie... Były duże zastrzeżenia, były duże zastrzeżenia, oczywiście. Czy teraz te zasady nie będą budziły. Zasady wątpliwości? Są zasady bardzo, są bardzo podobne, bo tu nie chodzi o zasady, bo zasady, zasady są bardzo czytelne i, 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 są, i są proste, bo chodzi o wsparcie budowy, czy, tam, czy remonty dróg, czy, czy to inwestycje jednoroczne, czy wieloletnie. Tam w tamtym przypadku chodziło o to, że komisja. Komisja ułożyła, zweryfikowała te wszystkie wnioski, ułożyła listę do, do zatwierdzenia, według oczywiście kryteriów merytorycznych, formalnych. No potem co się działo? Natomiast później całkowicie, całkowicie, całkowicie inna lista powstała, poprawiona, pozmieniana, więc to budziło wiele zastrzeżeń, dlatego skierowaliśmy doniesienie do prokuratury. Dzisiaj prokuratura tym, tym się zajmuje tak, bo wzywa, wzywa osoby jako, jako świadków wciąż, wciąż zwraca się do Urzędu Wojewódzkiego o uzupełnienie czy bądź o nowe dokumenty. To znaczy, że, że sprawa jest w toku i jest ona wyjaśniana. Osoby, które o tym decydowały, ponoć nie wróciły już do Urzędu Wojewódzkiego. Nie macie no, szczególnie, możliwości szczególnie, tak osobiście szczególnie, zapytać szczególnie, co się o tymi wnioskami. Szczególnie mówimy o dyrekcji. Tak, oczywiście nie pracuję. Panie Wojewodo, chciałam Pana zapytać też o ogólnopolskie sprawy. Ostatnio jakoś tak nasiliły się różnice zdań w koalicji. Premier powiedział, że jeżeli chodzi o aborcję, to nie ma zgody i chyba nie będzie już w tej kadencji. Znaczy, no, rozumiem wypowiedź premiera i zgadzam się z jego treścią, bo jeżeli popatrzymy na matematykę, to, to, to nie widzimy szans na, na uzyskanie większości, bo tam brakowało kilku, kilka czy kilkanaście głosów, a wiemy, że nie wszyscy w sprawach sprawiedliwości głosowali, więc tutaj premier ma te obawy. No, będzie powtórka, bo przecież wiemy o tym, że ponownie został projekt złożony w miesiącu, miesiącu wrześniu. Będzie powtórka i wszyscy się, taki pytający się, wzrok się, kierują w Waszą stronę? Tak, oczywiście, no, dlatego że tutaj w Polskim Stronnictwie Ludowym wnioskodawcy oczekują, oczekują większość, większość głosów, a jest to trudno, trudno uzyskać, no ale nie dziwmy się, dlatego że polskie stronnictwo ludowe być może jak i wszystkie partie, ale szczególnie polskie stronnictwo ludowe nie ma dyscypliny, jeśli chodzi o sprawy ogólnie mówiąc światopoglądowe dyscypliny w głosowaniu. Każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie, swoją wolę, tak też to bywało w wielu poprzednich Głosowaniach i tak to wygląda teraz, więc myślę, że nikt nie jest zdziwiony, że właśnie PZL jest tą partią, która w tym, w tym przypadku nie ma dyscypliny. A, A jeżeli wiemy chodzi o, tym, o że depenalizację to... samą, bo ten projekt tak. już we wrześniu ma wrócić do Sejmu, czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o rozkład głosów w no, samej partii? Wiemy, wiemy o tym, że oczywiście wnioskodawcy wciąż prowadzą rozmowy i mają takie prawo i dobrze, że, że prowadzą. Jaki będzie efekt? Nie wiem. Ja tylko chcę podkreślić, jeszcze raz, że nikt nie powinien być zaskoczony, bo Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią, jest partią konserwatywną, chadecką i tutaj w tym względzie nigdy nie było jakiejś obietnicy, że zachował się PSL tak jak, jak w, w tym przypadku partie, partie lewicowe wnioskodawcy i u nas no, jest ta, ta dowolność, ale nie wszyscy, bo, bo wiemy o tym, że część, część posłanek i posłów głosowała tak jak Głosowali wnioskodawcy. Ja też mogę powiedzieć, nie, nie jestem parlamentarzystą, ale przez moje poglądy są znane, że e, bardzo liberalne. I ja oczywiście bym zagłosował za tym, ale ja natomiast rozumiem koleżanki i kolegów, którzy głosują przeciw, bo mają takie prawo. Ja szanuję, ja, ja szanuję. Panie wojewodo, ale to są osoby, które jeszcze rozmawiają, dają się powiedzmy przekonywać, słuchają kolejnych argumentów, czy są już zniecierpliwione tą całą sytuacją? Ale ja się też nie dziwię, że wnioskodawcy są zniecierpliwieni, dlatego że z tym hasłem szli do wyborów 15 października. Między innymi, więc liczyli na to, że się tak to potoczy według ich myśli. To jest kwestia kilku głosów. Słyszał Pan głosów, o kimś ale wie pani. Wie pani no jeżeli, je, jeżeli jest parlamentarzysta i no jest wieloletnie doświadczony, no nie sądzę, żeby ktoś nagle swój światopogląd czy, mm. czy, czy, czy swoje, swoje przemyślenia, które dotyczą jego osobistych spraw Kościoła, żeby zmienił. Być może ktoś, kto, kto jeszcze się nie zastanowił, to, to być może zmieni zdanie. A nie. Czy to nie wpłynie Poczekajmy, na, na pewno w koalicji. Czy to nie wpłynie na relacje w koalicji? Nie, nie wie, pani, bo to są sprawy, światopoglądowe. to poglądowe, gdzie są każdy wiedział, jakie ma poglądy. To, to, to nie jest to od, od, od pół roku, czy od roku, czy to o, o tym wszyscy widzieli przez kilkanaście lat czy kilkadziesiąt lat. Czyli Polski, ten, spór to... podzieli, tak? nie, ten spór nie podzieli, tak? Ten spór nie podzieli, rozumiem, nie podzieli ale wie Pani, ja szanuję wnioskodawców, ja rozumiem, ja też bym zagłosował za i próbują i powinni próbować. Natomiast no, też rozumiem tych, którzy, którzy mają swoje przywiązania do, 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 do tych poglądów i, no, i no, mają do tego prawo, mają do tego prawo. Natomiast to nie jest powód, aby koalicja, która... Była koalicją demokratyczną, szła 15 października do wyborów, wygrała te wybory, żeby odsunąć PiS od władzy, żeby teraz o takie rzeczy końca się rozdziała. Są ważniejsze rzeczy, o których ciągle tam się mówi. Chociażby kwestie gospodarcze, nie mówiąc o tym, kwe, kwestie rozliczenia poprzedników. Tak? I jak to rozliczenie, Pana zdaniem, przebiega? Jest już list gończy za bliskim współpracownikiem byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ale Michałka i jego z kolei inni współpracownicy przebywają za, granicę, za granicą. Uciekli Pana zdaniem, czy stawią się? Nie wiem, czy oni uciekli, a nie jest to pierwszy przypadek, bo przecież też prokuratura chciała, czy komisja, komisja śledcza chciała przecież przesłuchać to Pana, pana zdaniem Orlenu. Umożliwiono Orlenu. im po prostu uniknięcie w tej chwili odpowiedzialności. Pytam, czy no, tak? działania prokuratury były na tyle może nie... No trudno powiedzieć, pani. No, prokuratura ma pewne swoje procedury, zasady i pewnie, pewnie z nich korzysta. I nie, nie sądzę, żeby prokuratura... Przynajmniej nie chciałbym w to wierzyć, żeby prokuratura umożliwiała wyjazd. Ja myślę, że, że ci, którzy mają coś na sumieniu, wiedzą o tym wcześniej i, i takie próby ucieczki czy od odpowiedzialności podejmują. Ja, ja nie mówię jeszcze... o umożliwieniu. Tylko mogłam być może zapobiec. Mogła zapobiec, ale też nie wiemy na, na jakim etapie, w, w którym momencie oni wyjechali, w którym momencie pro, prokuratura prowadziła te, te dokonywania. No to no, powiedzieć, no, prokuratura ma swoje procedury i, i, i na, na pewno z nich formalnie, normalnie, prawidłowo korzysta, więc tutaj nie, nie łączyłbym. Nie jest pan zniecierpliwiony. I jak powiem, panie redaktorze, że ja w pierwszych miesiącach byłem zniecierpliwiony, że tak długo to trwa. Ale jeżeli teraz widzę, ile to jest akt że przy każdej sprawie jest kilkaset akt że przy każdej sprawie wychodzą kolejne sprawy, to co i, c, którą by komisja śledcza, czy prokuratura, czy najwyższa izba kontroli, bo dużo jest protokołów, które teraz wpływają z najwyższej izby kontroli. Trzeba wziąć to też pod uwagę. Wpływają nowe fakty, nowe dokumenty, więc, więc ogrom tych tych spraw i tych dowodów jest tak dużo, że ja się teraz nie dziwię, że to trwa. No to jest dopiero pół roku. To ja się nie dziwię. To nie jest tak, że, że dotyczy to jednej osoby i, i, i od razu prokuratura kieruje wniosek do, do sądu. Tutaj w każdej sprawie jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób za, zaangaż zaangażowanych w to, czy tam przesłuchiwanych, czy podejrzewanych. Więc myślę, że, że tak... tak Potężne te afery powodują to, że to w czasie się troszeczkę musi wydłużyć. Jedna z chyba nowych spraw, ale mówiło się trochę o niej wcześniej, prawdopodobnie naruszono rezerwy strategiczne paliwa. Pani jako wojewoda no i to jest, odpowiedzialny no to jest, za nasze bezpieczeństwo? Co pan o tym. No to mówi? jest bardzo bulwersujące, bo jeżeli, jeżeli działania poprzednich przedstawicieli rządu czy instytucji rządowych polegały na tym, że działania były przeciwko zdrowiu. Obywateli, bo tu mówimy o tych respiratorach nieodpowiedzialnych maseczkach, tych innych, a teraz się okazuje, że również, że, że były działania, które, które naruszały bezpieczeństwo państwa, no to to są już karygodne i, 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 i bulwersujące informacje. A Państwo jako urząd macie potwierdzenie tych informacji I to... o naruszeniu rezerw strategicznych? To, no to, to, to są sprawy, którymi zajmuje się rząd, tak? My jesteśmy Przedstawicielem rządu w terenie, więc takie informacje, które, które dotyczą rządu, no, one są na tamtym poziomie. Dziękuję bardzo. Marek Mazur, pierwszy wicewojewoda Łódzki. Dziękujemy. Jakaś mucha przysłuchiwała się też ja, naszej rozmowy. Ja widziałem, że cały czas latała to mucha czy jakiś komar taki jakby zapytam śman. za chwilę. Nie, no, to nie. Latała, latała.